19 kwietnia 1927 roku w mieście Lesznie przyszedł na świat pan Stanisław Przybylski, obecnie najstarszy żyjący żużlowiec w Polsce. Na tym oto obiekcie z tyłu pan Stanisław Przybylski zaczynał swoją wspaniałą karierę jako żużlowiec, a później jako ceniony mechanik. Drogi panie Staszku, dziękujemy za to, że pan jest, za te spotkania w Lochach, w Galerii Lochy i wszędzie i za te opowieści o tamtych czasach, których my już pamiętać nie możemy. I dziękujemy, niech pan z nami zostanie jak najdłużej. Wiemy, gdzie jest pana drużyna, tam gdzieś w niebiesiech, ale niech pan się do nich nie spieszy, bo pan jeszcze tu dużo do zrobienia. Przy tego pięknego jubileuszu urodzin pana życzę panu, żeby pan w zdrowiu jeszcze był z nami długo, tak ze 120 latek, może z dyszkę jeszcze na dodatek. Ma pan wiele do opowiedzenia o czasach, których już nam nikt więcej nie opowie. Zdrowia, zdrowia, zdrowia. Z okazji 92. rocznicy Stanisławowi Przybylskiemu życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No i jeszcze długich, długich lat życia, w zdrowiu przede wszystkim. I żeby nadal tym żużlem się interesował. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Serdeczne życzenia dla pana Stanisława Przybylskiego. Życia jeszcze do 100 lat, albo dłużej, w zdrowiu, składa Zbigniew Jonder. Panie Stasiu, nie tylko z okazji zbliżających się urodzin, zbliżających świąt Wielkiej Nocy, ale także na całe życie wszystkiego najlepszego. Dużo szczęścia, przede wszystkim zdrowia i dużo, dużo pomyślności. Panie Stanisławie, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dużo zdrówka, zdrówka, jeszcze raz zdrówka. Wszystkiego najlepszego. Panie Stanisławie, drogi jubilacie, 2 lata temu w Miejskim Ratuszu wraz z rodziną, z przyjaciółmi składaliśmy panu życzenia z okazji 90. urodzin. Minęły 2 lata. Często spotykaliśmy się na stadionie, na ulicach naszego miasta. Dzisiaj z okazji 92. urodzin życzę panu przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i tak, żebyśmy jak najczęściej spotykali się na leszczyńskim stadionie. Dużo zdrowia. Panie Stanisławie, mam niezwykłą przyjemność po raz kolejny złożyć panu najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc, którą cały czas pan udziela leszczyńskiemu sportowi. Dziękuję za informacje, których pan jest niebywałą skarbnicą. Mam nadzieję, że te kolejne lata pana życia będą upływały właśnie w taki sposób, jak upływają te kolejne. To znaczy na spotkaniach, na rozmowach, na dyskusji. Życzę zdrowia, spokoju, pogody ducha. Cieszę się, że dzisiaj możemy złożyć te życzenia na tle szalika Alfreda Smoczyka, o którym pan cały czas nieustannie opowiada, a dla nas zarówno on, jak i pan jesteście nieustającą legendą Unii Leszno. Jako kapitan Unii Kolejarza Rawicz chciałbym panu Stanisławowi Przybylskiemu z okazji urodzin życzyć zdrowia, szczęścia, pomyślności, dalszej werwy w życiu, wszystkiego co najlepsze i żeby kolejne lata były też w zdrowiu, to najważniejsze, także wszystkiego co dobrego, Damian Baliński. Zdrowia, szczęścia, pomyślności z okazji 92. urodzin dla pana Stasia. Pozdrawiamy serdecznie. No więc dzień dobry. Dzień dobry panie Stasiu. Chciałbym złożyć bardzo serdeczne życzenia urodzinowe i przede wszystkim dużo zdrówka, szczęścia i pomyślności i kibicowania nam i super. Więc wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego dla pana Stasia, najstarszego zawodnika Unii Leszno. Dziękujemy za przyczynienie się do budowania się legendy klubu i 200 lat. Wszystkiego najlepszego z okazji 92. urodzin, panie Stasiu. Życzymy wszystkiego najlepszego. Z okazji urodzin w imieniu wszystkich kibiców Klubu Sportowego Unia Leszno oraz Stowarzyszenia Sympatyków Klubu Sportowego Unia Leszno chciałbym złożyć panu Stanisławowi najszczersze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, żeby nam żył jak najdłużej.